Wczoraj na scenie kępińskiego kina Sokolnia ze spektaklami dla dzieci i młodzieży wystąpił Narodowy Teatr Edukacji. Aktorzy przygotowali dla kępińskich uczniów dwa przedstawienia, Baśnie Dalekiego Wschodu oraz Adam i Ewa. Narodowy Teatr Edukacji tworzy grupa aktorów, którzy jeżdżą po Polsce. W spektaklach w Kępnie udział wzięło 5 aktorów: Emilia Pawłowska, Marta Kościelak, Adam Olszewski, Piotr Czarniak i Kamil Drapik. Jesteśmy aktorami z Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Wystawiamy spektakle dla dzieci i młodzieży ze szkół. Jeździmy po całej Polsce w różne miejsca i gramy głównie w domach kultury, ale również w kinach. Przedział wiekowy to jest tak od podstawówki do gimnazjum, liceum również. Gramy dla dzieci młodszych, zarówno właśnie młodszych, jak i starszych. Baśnie Dalekiego Wschodu w poniedziałkowy poranek zobaczyć mogły przedszkolaki. To egzotyczne opowieści, które bawią, uczą i zachwycają wszystkich ludzi nieprzerwanie od wieków. Spektakl przedstawiał dzieciom niezwykły świat, przybliżał kultury Orientu oraz panujące tam zwyczaje. Wyruszając w tę tajemniczą podróż, młody odbiorca poznał świat przyjaźni, miłości, ale też ciężkich prób i wielu kłopotów, a wracając z niej był bogatszy w doświadczenia, mądrość, odwagę, tajemnice, przyjaźnie i miłość. Dzieci zobaczyć mogły niezwykle barwne przedstawienie, dopełnione pięknymi orientalnymi kostiumami i scenografią oraz piosenkami z charakterystycznymi dźwiękami Dalekiego Wschodu. Spektakl Adam i Ewa, miłość w literaturze, obejrzeli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Aktorzy przedstawili współczesną opowieść o tych, którzy chcą doświadczać miłości, mimo że pochłonięci są trudem kolejnych poranków. Zobaczyli spektakl o współczesnej parze, która jak wszyscy pragnie miłości, tej pięknej i czystej, takiej jak na kartkach wielkiej literatury. Opowieść o dorastaniu do miłości, gdzie mężczyzna i kobieta patrzą na siebie krytycznie i ostro widzą swoje wady, lecz mimo to próbują odnaleźć to, co najważniejsze, czyli tą przysłowiową drugą połówkę. Uczniowie podziwiali spektakl pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, przesyconych błyskotliwymi dialogami i ciepłym humorem. Reakcje na początku jakieś nie było tych reakcji. Raczej było tak spokojnie, ale na końcu były brawa, także wydaje nam się, że się podobało i mamy nadzieję, że się podobało. A bajka, wiemy, że się podobała, bo jak akurat musieliśmy zmieniać scenografię, to dzieci właśnie mówiły, że bardzo im się podobało i jeszcze by chciały raz zobaczyć tę bajkę.